Nowej Rudzie od wielu lat kultywuje się tradycje górnicze. Tym roku gmina miejska Nowa Ruda przy współudziale Miejskiego Ośrodka Kultury zorganizowała po raz pierwszy na terenie Muzeum Kopalni Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie biesiadę górniczą. Wspólnie z naszymi partnerami z Czech, gmina Zaclesz, gmina, na terenie której również było górnictwo i na początku lat 90. zostało również zamknięte, zlikwidowane, ale też tam kultywują, próbują kultywować cały czas tradycje górnicze. W Zacleży już szachtu činą nemáme, uhlí už se u nás netěží, ale hornická tradice u nás sahá až do středověku. Máme 450 let tradice dolování černého uhlí, takže přestože šachta už není činná, tak tu tradici stále si sebou neseme, chceme ji zachovat a chceme ji využít i v rámci turistické propagace města. Potkaliśmy się parę lat temu i mając te wspólne korzenie i wspólne tradycje, doszliśmy do wniosku, że moglibyśmy współpracować, korzystając de facto ze środków programu Interreg Polska-Czechy. Możemy organizować tego typu wydarzenia, więc dziękuję tutaj gminie Zaclesz za tą współpracę i za tą możliwość pokazywania naszych tradycji zarówno u nas, jak i po stronie czeskiej. Mamy wspaniałą, jak słychać, orkiestrę górniczą. To coś, co nam zostało i coś, co chcemy kultywować i chcemy, żeby działało i funkcjonowało. Orkiestra liczy w tym momencie 25 muzyków. Zaprezentujemy utwory górnicze, biesiadne z tego rejonu. Występujemy na każdej imprezie, która jest organizowana przez miasto. No przede wszystkim to są karczmy górnicze, biesiady górnicze i różne imprezy, które dotyczą miasta. To jest chyba najbardziej znane muzeum górnictwa w Polsce, co widać po osobach, które tu przyjeżdżają przez cały rok. Przy okazji chciałem pani Barbarze Korbas podziękować za udostępnienie tego miejsca. Mam nadzieję, że to będzie świetny moment na to, żeby w tym miejscu te tradycje górnicze, niezależnie od projektu, także kultywować. Dołączyliśmy do tego projektu i wspieramy naszych gości. Udostępniliśmy sale wystawowe i część podziemną muzeum dla wszystkich gości i pokazaliśmy w związku z tym, jak ciężka była praca górników. A szczególnie jak się obchód robiło, teraz się chodzi we dwóch, a kiedyś pojedynczo, no to obchód się robiło z podścianowego na nadścianowy i ścianą się szło do góry, a to przez niedzielę czy coś, no bo to wtedy się to się zsypało wszystko, tak. No, raz mi przysypało nogi, to ledwie się wydostał. Biesiada górnicza realizowana była w ramach projektu unijnego, na który składa się organizacja dwóch biesiad górniczych. Jedna już się odbyła, a druga będzie realizowana we wrześniu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie. Dodatkowo jeszcze będzie przygotowana duża wystawa górnicza po stronie czeskiej w Zacleżu i po polskiej w Nowej Rudzie. Dużym efektem tego projektu był zakup strojów górniczych, w które wyposażono Noworudzką Orkiestrę Górniczą.